Cześć, to ja, Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Vlog z zakończenia roku szkolnego. Dzisiaj pokażę Wam, co robię podczas takiego dnia. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli będzie Wam się podobał film i subskrypcji, jeśli będziecie chcieli powiadomienia o takich filmach, również z dzwoneczkiem. A teraz zobaczcie, jak on wyglądał. Dobra, zacznijmy sobie od zrobienia tosta. I do tosta potrzebuję chleb. No wiadomo. Szynkę i ser, bo ja takie tosty robię. Więc tu sobie wyjmuję z lodówki. Dobra, ogólnie dzisiaj zrobimy sobie na obiad pizzę i lemoniadę z mojego przepisu z shortsa. I pójdziemy na tańce. Wraz ze mną możecie iść na tańce. Spotkamy też się z kilkoma moimi przyjaciółmi i będzie bardzo fajnie. A teraz czekamy na tosta. Przyniosłam szczotkę i będę się teraz uczeszę się, bo jeszcze się nie uczesałem. Ale już prawie tost jest gotowy i jeszcze zaraz pójdę sobie po bluzę. Wsypię trochę truskawek. Dobra. Zamykam i zlewuję. Koktajl zrobiony. Dobra, a więc już idę do szkoły. Zabrałem taką torebkę, teczkę na świadectwo i prezent. Bardzo się cieszę, bo mam bardzo dobre świadectwo. Później Wam pokażę. I już idę do... A więc widzimy się w szkole. Hejka widzowie, wróciłem już z szkoły. To są moje nagrody. Jest ich bardzo dużo, zaraz Wam wszystkie je pokażę. To jest książka za kangura, bo dostałem wyróżnienie w kangurze. To jest dodatkowa książka za świadectwo z paskiem. Nagroda za reprezentowanie w konkursach plastycznych. Moje świadectwo. I książka za najlepszą średnią w szkole. Ja się szybko przebiorę, a w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę i subika i będziemy robili pizzę i lemoniadę. Dobra, a więc wakacje trzeba otworzyć, oczywiście, no, czymś przyjemnym, a więc idę. Dobra, ja już jestem po lodach. Ale teraz zabierzemy się za robienie pizzy, ponieważ jest już 12, a musimy zrobić obiad. Dobra, a więc włączam sobie Thermomixa. Dobra, a więc zaczynamy przepis od zalania wody. Dobra, teraz dodaję mąkę. 600 gramów mąki pszennej. Dobra, lecimy z oliwą z oliwek. Tak wygląda nasze ciasto. Tu mam miskę. Dobra, a więc ja już sobie uporządkuję, że tutaj hydrat cały. Tutaj cukier. No i mamy tak naprawdę gotowe. Teraz szukamy na ciasto od pizzy. Dobra, ogólnie lemoniada jest już zrobiona. I teraz tylko dodam sobie liście mięty i melisy, które wziąłem z ogrodu. Dobra, ogólnie widzowie, bardzo ładnie nam urosło ciasto. Zaraz Wam pokażę. Już tu stawię nam. I pięknie nam wyrosło takie ładne ciasto. Teraz sobie wezmę to ciasto, podzielę na równe części.
będziemy robili pizzę. Uformowałem już jedną pizzę. Wygląda ona tak, jak przed chwilą widzieliście. Teraz spróbuję otworzyć sos pomidorowy. I nalejemy sobie sos pomidorowy na pizzę. Rozsmarujemy go. Teraz pójdę sobie po ser. Dobra, mam ser mozzarellę taką. I teraz sobie ją otworzę. I będę posypywał już pizzę. Składniki, które chcę położyć na moją pizzę. Będzie to pizza z salami, z papryką, z szynką i z pieczarkami, które zaraz dołożę. Okej, zjadłem pizzę, a teraz lecę na tańce. Dobra, ogólnie już wracam z tańca. Było bardzo fajnie. Dzisiaj mieliśmy zakończenie roku i taki mini turniej taneczny. Już wróciłem z tańców i nie pokazywałem wam, jak układam, ale zacząłem sobie układać i już prawie skończę taką postać z Brawl Starsa. Jest to Max. I teraz dokładamy ostatni klocuszek, który brakuje tutaj. I gotowe, teraz tylko jeszcze przeprasować. Odkurzę, ale nie będę wam tego nagrywał, bo to będzie trochę nudne. Widzimy się wieczorem, pa pa! Ja już kończę ten film. Przebrałem się, bo jeszcze byłem na rowerach. Było bardzo fajnie, zaliczyłam dosyć długą trasę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Już mam prawie cały film zmontowany. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje, żeby was nie omijały takie odcinki. A odkurzę sobie pokój już po nagrywkach. Pa, pa! Dzisiejszy dzień uważam za udany.